Cześć, z tej strony Wafel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy znowu w Minecrafcie na modach. Ostatnio był mały streamek, coś na nim działo. Otóż jedyne tak naprawdę co zrobiliśmy, to trochę pokopaliśmy i stworzyłem drugi taki coś. I teraz tutaj się robi dużo cyny i miedzi. I co dzisiaj robimy? Otóż jak już słyszeliście, cyna i miedź. Co z tego się robi? Brąz. Dzisiaj mieszamy metale i zrobimy sobie brąz. Tylko musimy jeszcze przestudiować dwie sztabki, słyszę zombiaka. Czy ja mam te sztabki? Tutaj. Czy ja już je zrobiłem? Zrobiłem miedź. Przestudiujemy. No nie, smok, ja pierdzielę. Dobra, przeczekam tutaj chwilę. Przy okazji może obczaję, jak się je tworzy. Czyli tak, musimy na pewno stworzyć takie coś. Czyli musimy przepalić trochę cobblestone'a i pod tym dać piecyk. I piecem tym pod to podgrzewasz. Potrzebujemy jeszcze zrobić takie rzeczy, czyli potrzebujemy gliny. Glinę chyba tu gdzieś mam. Nie, gliny nie mam. Ale jest gdzieś tam. Gdzie jest w ogóle ten smok? Tu jest. On mnie widzi? Zaatakuje mnie? Tak, zaatakuje mnie. Jak najbardziej. Przy okazji wam coś pokażę w mojej kopalni. Otóż, rozstawiłem tutaj pochodnie, co nie? I zauważyłem, gdzie to jest... Kojarzycie tą skałkę? Limestone. Ten, którego tyle szukałem. Miałem go nad głową. O jeden klocek. No i jeszcze na streamie się dokopałem do drugiego złoża. Tutaj o. Też duże. Czyli tak naprawdę cała ta podróż była niepotrzebna. Jakbym tylko... zauważył to, co ma nad głową. Chociaż to było trudne, bo było strasznie ciemno bez tych pochodni. Dobra, jest nadal ten smok, czego nie ma. Nie ma go, to bardzo dobrze. I już się zrobił jeden z metali, nie wiem, który. Który to jest? O, jeden i drugi się zrobił. Aha, to jest miedź. Weźmy to, schłośmy. I zrobię sobie cynę. Teraz, tak. I mamy bronze smithing, czyli teraz co to trzeba było? Po prostu tak, to jest to i wsadzić tak rzeczy. To prościutko. To trzeba do pieca wsadzić trochę kamienia. Może zróbmy na zapas od razu 16, tak żeby było. Dołóżmy tu trochę węgla może. Okej, przerobiło się wystarczająco dużo. Teraz tak, potrzebujemy tu piec. Jak się robiło? Jak się go robiło? Ten zwykły piec. A, tu węgielek. Dobra, tak, tu węgiel. Teraz tym. Pociupać. Zabrać to. I takie coś, tak? Tak. Teraz bierzemy obydwa i to stawiamy może... A niech będzie tutaj, bo czemu by nie? Czyli tak, to i teraz to na tym. Tutaj wsadzamy węgiel, tu wsadzamy też sztabki. Tak jak trzeba było, coś takiego. Może wezmę, żeby było tak równo, o. Czemu by nie? I z tego będzie 48 miedzi. Teraz bierzemy znowu węgiel. Może 3. 3 chyba starczy na to wszystko. Chociaż nie jestem pewien. Wkładamy to tu i teraz gdzie są moje kamyczki? Tu są moje kamyczki. I teraz to będzie się przerabiać. Będzie się topić i będzie się robiła... Będzie się robił brąz. A ja gdzieś tu miałem glinę. Czy to jest... Nie, to jest kamień. Gdzieś tam. Tu na dole. Przy trzcinie. Uuu, i to ile? Starczy na razie. Mam jakąś łopatę? Nie mam żadnej łopaty. Okej, mam tego trochę. Teraz w czym to się kraftowało? Tym? W normalnym? Może weźmy tak? Nie. Nie tu. Tu. Tak. Zróbmy tego więcej, bo to jest mało, bardzo mało. Weźmy, nie wiem, z 9. Tam się po 3 przepala, więc... Liczba podzielna przez 3. Okej, mamy wszystko i teraz musimy to przepalić w normalnym piecu. Wypadałoby pójść po węgiel. To ja skoczę na górę.
Dobra, zebrałem tego prawie stak, już mi się więcej nie chce. Paliwa brakło. Ale przytopiło się wszystko. Dobra, mamy może tutaj jakieś to zdejmijmy już. Żeby nam się nie zniszczyło przypadkiem. Mamy to. Całe. Więc teraz tak, teraz to działa tak, że musimy to... Czy to się stakuje? Tak, stakuje się. Dobra. Teraz to musimy do wody. I teraz to zbieramy i mamy, proszę bardzo, brąz. Czy skąd? On się tak nagle zrespił obok mnie? Czemu? Z jakiej racji? To w ogóle jest jakby dozwolone? One mogły się tak respić obok mnie? No ewidentnie pokazał mi się przed twarzą. Nie było go tu nigdzie. Nagle się zrespił. What the hell? Zaraz, czy ja nie mam dużo skóry? Nie, mam to. Tego mam dużo, czyli można by było zrobić plecak już, bo tak patrzę, mam dużo strasznie itów. To może by tak, nie wiem, zrobić plecak? Boże, kolejny zombie. Zrobię sobie plecaczek. Taki podstawowy. Ze skóry. Okej, i mamy teraz, gdzie to jest, 48 sztabek brązu. To by nawet wystarczyło na seta najlepszego. Najcięższego, ale nie mam najcięższego. Nie mam odblokowanego. Do tego trzeba 10 level anti-sunry, czyli nawet nie jestem w stanie tego odblokować. Dobra, to już wiem czemu nie mogłem znaleźć żadnego itemu, który by to odblokowywał, bo nie mam nawet levela, ale za to na streamie odblokowałem średnią zbroję. I możemy sobie zrobić na przykład to. Ale do tego potrzeba jeszcze ulepszonych ubrań skórzanych. I dlatego wybrałem się też na wyprawę, żeby zabijać owce. Na włóczkę. Ale tej włóczki też mi nie starczy. Ja nie mam tak dużo tej wełny. Jak się to robi? To się robi z chyba patyka i wełny, czyli potrzebujemy drewna. Patyki, patyki. Tu będzie tego dużo. Z tego. Dobra, teraz tak. I tak. Jest. Ile tego wychodzi? 4! To może jednak starczy. Dobra, myślałem, że jeden z tego wychodzi. Nie, to jest stone. To jest wełna. A jakby ją... Nie da się. Dobra. Znaczy, z moim aktualnym skillem się nie da, okej? Okay? A może jakby tak, zamiast robić zbroję z brązu, to zrobię od razu z żelaza. Mam tam gdzieś żelazo w kopalni, zrobię sobie miedziany kill off i to wykopię. To jest dobry plan. Mam 44 włóczki. Starczy. Na cały set. No to zróbmy sobie miedziany kill off. A dałoby się już ten inny, taki mniejszy? Nie, to są bronie. Advanced Tools. Handpick. On jest fajny. Albo duży kill off. Co zrobić? Zróbmy mały. Duży wykopuje taki ogromny obszar, a mały kopie szybko i ma szansę, on ma jakby... jakby fortunkę. Ma przy diaksach na przykład zwiększoną szansę, że więcej dropnie tych diaksów. Tak samo przy węglu oraz z normalnego kobla. Normalnie jak on kopie, to może czasami różne rzeczy dropnąć. Zróbmy sobie to. Czyli potrzebujemy rivetsy. A rivetsy robiło się, przepraszam bardzo, jak? Gdzieś tutaj powinno to być. Na początku, na początkowych etapach tej gry będzie właśnie dużo craftowania. Takie coś. Dobra. Czyli możemy sobie wziąć te sztabki i je przepalić. Zmienić na takie normalne, a potem dodać te... Przemienić je w czanki i w rivetsy. Czyli musimy mieć te małe... Lux. Tylko tyle? No dobra. Na początku jest dużo craftowania, bo trzeba się wszędzie... No całe otoczenie jest bardzo niebezpieczne, trzeba się chronić i tak dalej, siedzieć w bazie, a dopiero potem będą takie większe przygody, kiedy będziemy mieli większe możliwości. Więc tak, odpalamy to, wstawiamy to i zaraz nam się coś zrobi. Dobra, workable, czyli wstawiamy tu i teraz tak, walnąć, wziąć to, włożyć tu z powrotem. Teraz dodajmy do tego flux. Zabieramy, wkładamy z powrotem i mamy rivetsy. Składzamy je i mamy. Je się na zimno robi, tak?
Nie powaliłem nic, bo pamiętam, że na zimno się je robiło. Nie, tu, tu. Riwecy też mają być gorące. No dobra. Może weźmę skórę i już ją przerobię nawet. Na tą zwykłą. I paski. Tylko potrzebuję noża, który mi się chyba zepsuł z tego co pamiętam. Jeśli dobrze kojarzę, ale może zrobimy sobie inny. Taki normalny już z metalu. Zróbmy sobie brązowy. O, tutaj jest. Zróbmy taki. Dobra, przerobiło się i teraz to się robiło w ten sposób. Takie coś i tak. Jest. I teraz robimy... Czemu jeden? Właśnie, widzicie teraz efekt tego, że mam słabe kowadło. Słaby młotek. To zielone jest bardzo malutkie, a mój znacznik lata tak bardzo. Czemu potrzebuję jeden? Czy... A do zaawansowanych narzędzi trzeba takiego samego poziomu. Czyli wyjdzie uszkodzony. No dobra, niech już będzie. Skoro tak być musi. Jak bardzo uszkodzony będzie? No trochę. Dobra, to idziemy wykopać ten żelazo. A czy ja w ogóle jestem w stanie robić coś z żelaza? 10. level! Nie jestem w stanie, mogę to wykopać, ale nawet nie zrobię nic z żelaza. Czyli muszę robić tego seta miedzianego właśnie. Brązowego, kurde, ciągle mi się myli. Bo są podobnego koloru. Dobra, to zróbmy sobie zbroję. Ale najpierw może zróbmy miedziany młotek. Oraz miedziane kowadło. Nie miedziane, brązowe, ja pierdzielę. Czyli potrzebujemy podgrzać ile to? 7. Kowadło się robi w ten sposób. A, to zrobiłem o jeden za dużo. Tu trzeba było... Nie, tu też trzeba było 6. Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra, będzie od razu też brązowy nóż. Okej, jak to teraz zrobić? To zabieram... To wyrzucam. Nie zbieraj tego pod żadnym pozorem. Chociaż można te tymi wziąć, dobra. To wywalamy w sumie, po co mi to. I gdzie jest tu, brązowe. O, bardzo proszę. Teraz to wkładamy z powrotem. Mamy nawet tło inne. Teraz tak. Tak i skóra, pasek skóry. Czy ja nie mam żadnego, nie mam pasków. Muszę sobie zrobić. I teraz tak. Jest, dobra. I lecimy po superior. Nie wiem jak wyszło. Robiłem to strasznie długo. Kurde, zwykłe. No dobra, niech już będzie. Teraz jak się robił nóż? Ale naprawdę strasznie długo mi to zajęło. W ten sposób, dobra. Okej. Chyba git, superior, prawda? Superior, dobra. To teraz przeróbmy całą tą skórę. Co ci... Rozwalił mi się stojek? To on się w ogóle rozwa... Okej. Nie widziałem o tym. A jak się go składa z powrotem? Jak ja mam go zrobić? A w ten sposób, to łatwiutko. A może zróbmy z ulepszonego drewna. Zrobiłem... Z lepszego drewna, a jest nadal gorsze. Czemu? Jak trzeba zrobić lepsze? Jeszcze trzeba gwoździe dodać. A jak się gwoździe robi? Ja chyba mogłem już je zrobić, prawda? Tak, mogłem je zrobić. Kurde, żem to zwalił. Ale mamy dużo skóry już, dobra, więc teraz plecak. Nie tak? A, jeszcze skrzyneczka. A, to jest... Ta wersja, kiedy jeszcze wylatywało z craftingu. To teraz tak, robimy coś takiego. Tak. Skrzynkę można researchować? A, jeszcze nie na tym etapie. Dobra. I teraz skóra. Teraz mamy plecaczek. I plecaczek ma tyle miejsca? No dobra. Jak będziemy mieli złoto i żelazo, to będziemy mogli to ulepszać. A diaksowy to już jest chyba dwa takie ekwipunki. Albo dwie duże skrzynie? Nie, chyba. Jedna duża skrzynia. Plus można do nich jeszcze różne dodatki dawać. Na przykład, nie wiem, jakieś filtry i tak dalej, co jest naprawdę... niezłe.
I można to jeszcze zakładać na plecy. Założyłem teraz. I teraz to mam, prawda? I to mi nie zajmuje slotu tego tutaj. Ale fajnie. Ej, mam plecaczek. Ale kozak. Ej, nie mogę przybliżać. Czemu nie mogę przybliżać, zoomować? Dobra, już mogę. Ale fajno. I teraz nadal mogę go otwierać. To może zróbmy sobie seta. Jak to się robi? Nie, najpierw trzeba zrobić to skórzane, a potem przerobić je w... Nie w to. W to. Dobra, to zróbmy najpierw klatkę. W ten sposób. Czyli robimy skóra. Tu paski. I tu to. I teraz igłą. Którą zrobiłem na streamie. Ale to powoli idzie. To tak zawsze tak? Tak, chyba tak szło. Zawsze. I teraz jakoś to się ulepszało. W jaki sposób? Na ja pier... Umarłem. Po raz pierwszy zdechłem w tej grze. O nie, tutaj śmierć jest przewalona. Nie, ja już wcześniej umierałem. Jest mój exp. Dobra, to wiem gdzie jestem. Dobra, tak. Weź wszystkie i te wszystkie. Ale dziurę wywa... Ej, zaraz! Tu był mój cóż do... Do miksowania metali. Czy mam wszystko? Na pewno najważniejsze przedmioty mam. Ej, no tu był mój cóż do przepala... Do robienia metali. Ej, to też rozwalił. A mam książkę? Mam książkę. To też rozwalił... No co za hamuwa! To musimy ogólnie większość rzeczy zrobić od nowa. Gdzie jest ziemia? Tu jest. Zamurujmy to. Jezu, głupi creeper. Nigdy ich nie lubiłem. Dobra, dwa craftingi potrzebuję. Tak, i teraz zrobić zwykłe drewno, zwykłe gdzieś tu jest. Boże, weź plecak załóż, okej. I teraz włóż tu jakieś głupoty, które nie są potrzebne. To... Czy ta skóra wyleciała ze mnie? Ona jest brudna. To nie mogłem mieć już jej wcześniej. Ona musiała ze mnie wylecieć. Albo coś tu coś tu umarło chyba. Nie wiem. Gdzie jest normalne drewno? Tu jest. Ale potrzebuję go więcej. Czyli robimy tak. Teraz potrzebuję dwa takie stołki. Tak. I jeden przerobić na... Research Station. Dokładnie. Młotkiem. Teraz to stawiamy tu i wszystko tak naprawdę naprawione, oprócz maszyny do miksowania metali. I co ja robiłem? Co ja przez ten cały czas robiłem? A, ja robiłem nową zbroję. Trzeba było tak i teraz chyba... Jak to się robiło? Nie tu. Light armor. Po bokach zwykła skóra. Gdzie jest skóra? Zużyłem całą, czy ona spadła? Tu leży od dzbanki. Chyba zużyłem. Chociaż ich było dosyć dużo. A nie wiem, nieważne, to nie jest jakaś wielka strata. Zrobimy sobie nową. Tak, o, na luzie już. Teraz... Tu. I znowu robimy. Ale to potrzebuje lepszej... To potrzebuje lepszej igły. No poważnie? Dobra, to zróbmy już tą lepszą igłę. Gdzie jest węgiel? Ej, węgiel mi... Gdzie mój węgiel? Zgubiłem. Tam coś leży chyba. Nie, to trawa się rusza. Czy tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. No gdzie mój węgiel, kuźwa? Dobra, wezmę z pieca. Chyba nie miałem go aż tak dużo. A, ja w plecaku miałem węgiel. Dobra, nieważne. Nie, nieistotne. Kurde, co ja odwaliłem? Myślałem, że jeszcze będę miał jeden cios. A nie miałem. No i troszkę uszkodziłem. No dobra, no cóż, bywa, zdarza się. Okej, i mam teraz to. Czemu to jest na plus?
Czemu to ma zwiększone statystyki? A żebym to ja wiedział. Dobra, i teraz z tym się robiło coś jeszcze. Jakoś to się... Czyli trzeba... Nie to. Trzeba zrobić coś takiego z tych czanków i zrobić... Tak, o. Rivetsy mam, ale czy w takiej ilości? Tak, mam. Czyli potrzebujemy 6 tych. Czyli 6 sztabek przerobić na czanki. Więcej fluxa potrzebuję. Jakbyście nie wiedzieli, jak robi się flux. Potrzeba najpierw na ten kobel. Tamten cobblestone, co zebrałem, ten limestone. Cobblestone się z tego zrobił. I trzeba go potem przepalić na taki zwykły limestone i pociupać go młotkiem, ale nie w tym, tylko w kowadle. I to trzeba teraz wywalić. Jest flux. Tylko żeby tego nie zebrać teraz. Chociaż tym można zebrać, no tak. I teraz to układamy w jakieś takie coś i robimy z tego bronze scales mail mesh. Jakaś taka siatka z łuskowa, jakaś taka siatka, coś takiego. Tak mi się wydaje, dobra. To trzeba teraz schłodzić, bo to się robi na zimno. Trzeba, to tak trzeba było zrobić, prawda? I teraz rivet trzeba podgrzać. Mam 7, trzeba 6. Dobra. Dobra, mam. I teraz A, jeszcze to. Wszystko dobrze, okej. Okay. I teraz postarać się, żeby był superior. Cyk. Nie no kurde, jaka hamuwa. To jest właśnie, czasami jest nadzieja, że będzie takie coś się stanie i będzie jeszcze jeden cios. A tego czasu nie ma. I psujesz wszystko. Ej, jakby... 60... Kurde, rozwaliłem sobie już prawie... Już prawie sobie młot rozwaliłem. O fuck, ale to było bliskie. Ale bym to sromotnie zwalił. Teraz. Jest dobrze, prawda? Jest dobrze. Jest, superior. Mamy ulepszoną klatę brązową. Super, jest. Prawie rozwaliłem se młot. Już się bałem, że wiecie, że go zużyję, zanim zrobię tamto coś. Przy okazji, patrzcie, jaki level wbiłem. Mam 9. Tyle brakuje. Czyli w sumie w następnym odcinku będziemy w stanie robić z rzeczy żelaznych. Ale w tym to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć!